Najlepsze pomysły powstają z własnych potrzeb. Jeśli wiemy, co potrzebujemy, czego oczekujemy i jak to zrobić, a na dodatek mamy na to finanse, powinien powstać produkt z wysokiej półki. Jeśli dołączymy do tego 20-letnie doświadczenie w branży, już tylko pozostaje nam oczekiwać najlepszego. Tak było, a właściwie to jest, bo to premiera tego wędziska rzutowego na polskim rynku wędkarskim, które to wprowadza na rynek firma NG Polska. Husaria. Tak nazywa się ta rzutowa wędka, z którą twórcy wiążą sporo oczekiwania. Wędkę po raz pierwszy zobaczyliśmy na poznańskich targach Rybomania. I już wtedy cieszyła się ona sporym zainteresowaniem. Nasz redakcyjny egzemplarz dojechał do nas kilka dni temu. Podzielimy się z Wami naszymi spostrzeżeniami. Zacznijmy od materiałów, z jakich powstała. To wędka zbrojona ręcznie z użyciem mat węglowych sklejanych specjalną mieszanką żywic. W jej składzie występują żywica nano, japońskie włókna węglowe i węgiel wysokomodułowy o wysokiej zawartości węgla 24T oraz 30T. Panuje w miarę powszechna opinia, że węgiel jest lżejszy, a wędki z niego wykonane lepiej transmitują to, co dzieje się na końcu zestawu. Nie bez znaczenia jest też układ laminacji. W tym przypadku mamy do czynienia z laminacją węglową w układzie krzyżowym 90 stopni dla uzyskania dodatkowej mocy i elastyczności. Włókna węglowe rozłożone są według wzoru: pozioma pętla węgla wewnątrz plus pionowy karbonowy korpus na zewnątrz. Nad uchwytem kołowrotka projektant umieścił tkaną tuleję węglową. Jakkolwiek to brzmi skomplikowanie, producent zastosował tę technologię świadomie. Producent NG Polska określa to wędzisko mianem rzutowego o progresywnej akcji i parabolicznym ugięciu. My jesteśmy na początku sezonu, znaleźliśmy wodę, na której mogliśmy przeprowadzić testy. NG zaleca 145 gram ciężaru wyrzutowego. My przeprowadziliśmy test z ciężarkiem 120 gram, a na kołowrotek mieliśmy nawiniętą linkę 0,30 mm. Husarię przy wyrzucie trzeba mocno trzymać, bowiem wędka gasi drgania tylko raz i może się wyrwać. A im szybciej blank gasi brania, tym lepiej. Przelotki stawiają żywce mniejszy opór, mamy mniejsze tarcie. To parametry półki premium. Według producenta maksymalny zasięg rzutowy to 260 metrów. Nam przy w miarę sprzyjających warunkach udało się rzucić 160 metrów. Oczywiście pierwszy musiał je przetestować redaktor naczelny Świata Karpia. Parę słów o sprzęcie, a pamiętajmy, że to wędzisko robione jest przez karpiarzy dla karpiarzy. Zastosowano tu popularne i lubiane przelotki Fujika Anti-Tangle 4012 Made in Japan. Uchwyt to Fuji Carbon DNPS. Przelotki pod stopkami mają podwójne omotki i są ręcznie zbrojone, a także laserowo ustawiane. Zapytacie, ile to cudo kosztuje? Tanie? Nie jest. Ale jeżeli ktoś po takiej recenzji spodziewał się niskiej ceny, znaczy nie docenił jakości. Dla nas to półka premium. A za taką w Polsce będziecie musieli zapłacić 1000 zł. Według nas warto.